Cześć, z tej strony zespół Skołowani w składzie Przemek Gronkowski. Jurek Szymański, witam. Jesteśmy świeżo po prezentacjach artystycznych Sztuka bez barier w Hard Rock Pub Pamela w Toruniu, gdzie zagraliśmy razem z zespołami Apostoli, Antimos Quartet oraz Yellow Horse. Prezentacje artystyczne Sztuka bez barier to jest impreza, którą organizujemy już od kilkudziesięciu lat w Ciełcinku, ale za namową Darka Kowalskiego postanowiliśmy, żeby też przenieść tę ideę do Torunia i w tym roku zrobiliśmy właśnie pierwszą edycję tego, tego, yy, tych prezentacji. Yy, no i wrażenia myślę, że są jak najlepsze po, po, po wczorajszym koncercie. Tym bardziej, że jak już Przebek wspomniał, koncert otworzyła legenda polskiej muzyki. Nie tylko jazzowej, ale i blues rockowej, Antybas Apostolis ze swoim zespołem, czyli Antybas Apostolis Quartet. Zagrali swój materiał z najnowszej swojej płyty. I to była rzeczywiście taka uczta duchowa dla wszystkich uczestników Pameli, a koncert był, na koncercie było bardzo, bardzo, bardzo dużo osób. Także Pamela pękała szwach. Po Lakisie wystąpił nasz zespół i tutaj możemy się pochwalić, że Lakis zasoportował nas. Chociaż rzeczywiście jest to żart, ale z Lakisem przyjaźnimy się od wielu lat. Tym bardziej, że Lakis nagrywał, na, nagrywał różne dźwięki na naszej płycie. Wspólnie koncertujemy i także jest to bardzo miłe dla nas, że, 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 że tak to się wszystko wydarzyło. a po naszym koncercie wystąpił rewelacyjny zespół Yellow Horse, świetna południowa amerykańska muzyka z nurtu Leonard skennert Alman Brothers i, i takie różne klimaty połączone z jakimś folklorem indiańskim. Wszystko to brzmiało rewelacyjnie, także było, było, były różne style muzyczne i jak sama nazwa eventu wskazuje, muzyka bez barier. Tutaj nie chodzi tylko o to, że yy, Temat traktował o, o barierach fizycznych, oczywiście też, ale głównie nam chodziło o pokazanie różnych odmian muzyki i, i przesłanie takiej idei, że, że sztuka i muzyka jest możliwa do uprawiania przez każdego, kto ma jakąś wyobraźnię muzyczną, bez znaczenia, czy chodzi, czy fruwa, czy jeździ tak jak ja. Było świetnie. Koncertu mogła posłuchać nie tylko publiczność zgromadzona w Hard Rock pub Pamela w Toruniu, ale naprawdę można było go posłuchać na całym świecie za sprawą transmisji Radia Peak, Nie tylko na falach radiowych, ale również w internecie. Zatem przekaz koncertu był naprawdę mocny i bardzo dobrze to wróży na przyszłość i przyszłe edycje. Na które zapraszamy.